Maybe the city needs our friend more than you think. Siemanko, siemanko, z tej strony Szymo, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części Spidermana Marvela. O, idiota. Paranoik. Miłośnik teorii spiskowych. Przerwał mi. Takich epitetów używają ludzie, by mnie obrazić i mi umniejszyć. Ale teraz, jak po to? Latach ostrzeżeń wyszło szydło z wora. Spiderman dosłownie sprowadził na ta szydło. Czemu winie jego, a nie Martina Lee? Z wora. Oczywiście, że winie Martina Lee. Powinien spotkać go szybki proces, ale on jest po prostu pomylonym terrorystą. Ten typ tak ma, a Spiderman uważa się za bohatera. Mimo to, że wiedział o zagrożeniu, nie ostrzegł nas. Albo wydawało mu się, że rozwiązał sprawę i powinien odpowiedzieć przed sądem za niedbałość, albo sam brał w tym wszystkim udział, co czyni z niego terrorystę. Ładny ocean, rzeka w zasadzie chyba. Ładne odbicie. A na telewizorze? Rewelacja. Co to jest gówno tutaj, to co widzicie, nie? No masakra. Masakra, no nie wierzę. Szkoda, że nie przekazuje tej samej jakości. Ja chyba Red Dead Redemption będę grał na telewizorze bez kamerki, a wam będę przesyłał taki shit. Dobra. Co tu chciałem powiedzieć? Lecimy gdzieś w jakieś miejsce, bo tam możemy znaleźć Ottona. W ogóle tak prawdę mówiąc, to wszyscy na mnie polują. Polują. To było dobre. Taka dla niepoznaki. Okej, jesteśmy. Spidermanie, padłeś nam pomóc? Chyba? Mogę się przydać. Jo. Delikatnie powiedziane, ten cały oddech diabła to coś potwornego. Technicy mają przerąbane. No tak. Według mediów to tutaj Otto wypuścił oddech diabła. Może jego osad mnie na coś naprowadzi. Będziesz wąchał? No coś jest. Czy zdawało mi się, że jest. Jest. A nie zdawało mi się właśnie. Jest dobrze. Izolować? To izolujmy. Sekwencja liderowa bogata w parę AT. Wygląda spoko. Nukleaza CPF-1 z Oscorp. To na bank oddech diabła. A fajnie się nazywa. Ścieżkę rozpraszania. Już bym to używał. Nukleaza CPF, a nie oddech diabła, bo to... Ślad prowadzi w kilku kierunkach. O, jak w Wiedźminie. Właściwy? Ja to podejrzewam, że to ten, bo idzie tak właściwą ścieżką. No, jeszcze się rozdziela, super. I co, nie ma już? A jest, jednak. Niestety, ślepy zaułek. Ślepy. Nawet by to zauważył. Że to ślepy zaułek. Dobra, tu się rozdzielił, tak? Ślad prowadzi w górę tego budynku. O, to będzie to. Jak to opuszczam? Nie opuszczam. Chcę to rozwiązać. Tak, to tu.
Oj, chyba opuściłem. A nie, dobra, jest. Kurde, jak trzeba prosto biec, to on tak ciężko mu jakoś to idzie. Nie wiem, czy to specjalnie, czy co. Ślad prowadzi do tych szybów. Co Otto miałby tutaj robić? Powinny gdzieś tu być drzwi albo jakiś włas. No jest. Ziomek, tutaj. No jest włas. Typie. O, od tej strony. Od tamtej nie wolno. No tak, no bo by nie otworzył stojąc na tym, nie? Mądra gra. Trochę tu ponuro. Oh. Yeah. Motherfucker. Jakieś latarka czy coś. Oczy ci świecą, ale za mało. Dobra, jest jakiś prąd. Na kurbkę. A to chyba... to tu? Stała się światłość. Wow. Wow. Kto urządził tutaj punkt zborny? Mógłby się tu przeprowadzić podczas afery z ucieczką z więzienia. O, Martin Lee. Maski. Ciężko uwierzyć, że to ten sam gość, którego znam z Feast. Ziomuś, ale Otto to też ciężko uwierzyć, bo był taki łagodny. Chociaż przy okazji wiesz, co się z nim stało, jaki jest powód, a Ellie jeszcze powodu nie znamy. Type at po... Nie mogę rozczytać z tego zdjęcia. Higgs? Field? Co to jest Higgs? Nie będę teraz tłumaczył, ale nie jestem. Mask. P coś. Nie wiem. Dobra, i jestem mieczyk. O, dobra, zbadaj. To nagrał wiadomości dla swojej ekipy. Och, Martinie. Gdy uświadomiłem sobie, że to ty stałeś za ostatnimi atakami na Osborna, byłem jednocześnie zdumiony i smutny. Jednak w miarę rozwoju sytuacji znalazłem inspirację. Odważnie zabrałeś się za coś, o czym marzyłem od zawsze, Martinie, i zrobiłeś to bez wahania. Wejście na wytyczoną przez ciebie ścieżkę sprawiedliwości to dla mnie wielki zaszczyt. No, zaszczyt cię kopnął, cholera jasna. Czy coś jest interaktywnego tutaj? Tak troszkę tym padem jest... O, tu jest. Ciężko jest sterować. Tak jakby szukając czegoś, ale jest chyba tylko ten list. Otto i Lee mają ze sobą więcej wspólnego niż myślałem. Od jak dawna się znają? Ale cienki papier. 80. Doktorze Octavius, dziękuję za leki. Trochę mi pomogły, ale objawy przybierają na sile. Od dzieciństwa nie było ze mną tak źle, czuję, że ledwo nad tym panuję. Wczoraj podczas przemówienia Osborna omal nie zemdlałem. Jego widok wywołuje we mnie uczucia, o których myślałem, że są głęboko schowane. Nie wiem, jak długo mogę tak żyć w jego cieniu. W jego cieniu? Ale teraz w cieniu Osborna, czy w cieniu tego, co się kryje? Nie no, w cieniu Osborna, tak wychodzi z tekstu i ze znaków interpunkcyjnych. Interpunkcyjnych. Zjadłem jakąś środku literkę. Martin Lee. Czyli tak, podsumowując. Jest coś takiego, że... No bo... Ten tego... Ten Lee... Coś z nim jest nie tak od dzieciństwa. Na to wychodzi. Bo... No na to wychodzi. I przez cały ten czas próbował to tak jakby ukryć, zniwelować. Otto jest zaślepiony gniewem. Interfejs neuronowy jeszcze go wzmaga, ale wywołuje go nienawiść. A Otto mu pomagał, tak chyba wychodzi na to. Normanowi. A ten Norman to ma w dupie miasto, schowałby się najchętniej, nawet jakby całe miasto wyburzyli w piździec. By nawet nie wyszedł. Dobra, co my tu mamy? Pilot. O, teraz nie działa nawet ten skaner. Muszę to sobie sam poszukać.
Tam to tak było napisane. No dobra, spójrz. No spójrzam. I nic nie widzę. To jest jakaś kostka. Tylko ona nie jest tak jakby tu, czy tu w ogóle coś jest aktywne? Raczej nie. Raczej nie. Nie wiem po co tam był ten. Tylko chyba do tego tekstu, tak jakby, który on powiedział, ale... O. Są jakieś figurki, ale w innym pomieszczeniu. Co tu jeszcze mamy? Coś podświetlonego. Nic. Czyli idziemy do dalej. Tu dalej. Jest. Pancerz, proszę państwa. Iron Man. Odtwórz. Pochwały i przyciska mnie kolanem do ściany. Dlaczego inni nie widzą, jaki jest samolubny, jaki lekkomyślny, jaki zły? Gdyby tylko mogli ujrzeć Normana, którego poznałem, który kryje się pod maską. Ju? Jeszcze nie. Chyba ju. Oskorp ukradkiem zajął miasto. Elektryczność, transport i bezpieczeństwo publiczne. Norman stworzył firmę niezbędną, ale jakże kruchą. Wystarczyłaby jedna katastrofa. Podważenie kilku drobnych elementów, by wszystko się posypało. No i właśnie do tego doszło. Pijawką żerującą właśnie na nich. Tak, wystarczyłoby kilka drobnych kroków, by go zrujnować. Czyli tak jakby to jeszcze podejrzewam, że nie jest koniec. Coś się wydarzy. Coś się wydarzy związanego z Oscorp. Huragan, trzęsienie ziemi albo plaga. Potem szarańczy. Oscorp i sytuacja kryzysowa. Miasto pogrąża się w chaosie. Ludzie dostrzegają prawdę o Normanie. Tak, tylko paru ludzi. Nie więcej niż sześciu. Sinister Six. Martina aresztowano. Norman wydaje się zadowolony. Sądzi, że nic mu nie grozi. Nie ma pojęcia, że właśnie zgromadził wszystkie potrzebne mi elementy w jednym miejscu. Teraz, gdy Martin jest w tratwie, gdzie byli już Skorpion, Rhino, Vulture i Elektro, można ich uwolnić. Delikatny kopniak, żeby wywołać efekt domina, który doprowadzi do upadku Oscorp i Normana. Ta maleńki kopniak. Chyba pora, żebym włożył buty i wybrał pierwszą budkę. Majtki włóż najpierw, ciomek. To moje ostatnie nakazanie. Peter, jeśli tego słuchasz, wiedz, że zrobiłem to, co uważałem za słuszne. Być może było to radykalne, ale jeśli chodzi o Normana, półśrodki nigdy się nie sprawdzają. Wiele ryzykuję, ale najbardziej będzie mnie bolała utrata twojej przyjaźni. Mam nadzieję, że jeśli jeszcze się spotkamy, nie będziemy po przeciwnych stronach barykady. On to nagrał chyba jeszcze przed tym, jak tamten... to coś w szyi, co... tak jakby przyczynił się do stworzenia tego, tej sieci neuronowej Peter, zaczęło tak jakby przejmować nad nim kontrolę, zmieniać jego osobowość, no coś takiego, tak? To jeszcze chyba było nagrane wcześniej, tak mi się zdaje. Odkryć słabe punkty technologii Sable. A, no tak, bo to jest Sable, ten skafander taki. Dobra, czyli tutaj też nic nie będzie, bo nie mam tego skanera, więc spadamy. Jest skaner. Czyli będę z nim walczył. Właściwy Rhino, mój drugi ulubiony Rosjanin. Okej, okay, ziomuś, dawaj, Rhino. Będziemy wiedzieć, co oni mają zrobić, nie? Po rosyjsku będzie, czy nie? Zainteresowaniem śledzę twoją karierę. Świat widzi w tobie pozbawionego rozumu głupca. Ja dostrzegam wojownika o sercu poety. W
Wiem, jak pragniesz uwolnić się od zbroi, w której zostałeś uwięziony. Sercu poety. Pomóż mi osiągnąć mój cel, a ofiaruję ci wolność. A, bo ja nie znam takiej historii dokładnej, ale ten ziom, Rosjanin, Rajno, został uwięziony w tej zbroi, na to wychodzi, tak? To jeszcze coś jest. On opracował środek zdolny uwolnić Rajno z jego zbroi. Pewnej agencji rządowej nie udało się to od wielu lat, a jemu wystarczyło kilka dni. Jest zdolny naukowiec, bardzo zdolny. Mac Gargan, czyli Skorpion. Czyli pomyleniec numer jeden. Skorpion pomaga Otto w zamian za czyste konto. Wymazaną kartotekę, długi z hazardu. Wow. Czyli zależy mu na tym, żeby być czystym. Nieźle, nieźle. I dlatego mu pomaga. No to o czymś świadczy. Słuchamy. Niechętnie przyznaję, że usunięcie pana długów było trudniejsze niż zakładałem, panie Gargan. Zadłużył się panu pewnych wymagających indywiduów, ale gdy tylko zakończy pan pracę przy zbiorniku, pana zobowiązania finansowe znikną. Przy zbiorniku. Octavius jest wszakże bardzo przekonujący. Przy zbiorniku wodnym. Czy jakim? Jedziemy dalej. Wszystko tu trzeszczy, jakby ten budynek miał się zaraz zawalić. On tu spał. Kurde. Staruszek Walczer. Z nim najwięcej miałem do czynienia. Dobra, co to jest? Walczer dostał raka kręgosłupa od swoich skrzydeł, ale Otto opracowuje dla niego nowatorską terapię. LOL! Serio? Jakież to ironiczne, Adrianie, że twe cudowne skrzydła sprowadziły na twe ciało taką potworność. Na szczęście pracujesz teraz dla mnie. A gdy już skończymy, wdrożę swoje autorskie leczenie i uleczę cię. Jeszcze nie pora, byś opuścił ten ziemski padł, przyjacielu. Czyli na każdego ma haka. Haka. Może nie haka, to jest bardziej jak kij z marchewką, a nie hak. Elektro. Z tego to dopiero narwaniec. I co? Jemu też pomoże? Elektro marzy o tym, żeby stać się czystą energią. Doktor podrasował mu sprzęt, żeby choć po części spełnić jego życzenie. Ten swoje lutownicze. Obok chyba. Czyli ten jednak nie chce być dobry. No, to już było chyba za dużo, jak trzech złoczyńców chciałoby stać się dobrymi albo neutralnymi. Max, dobra, jedziemy. Gdy zdradziłeś mi swoje marzenie, pomyślałem, że oszalałeś. Czysta energia? Ale gdy zacząłem zgłębiać ten problem, odkryłem, że możemy połączyć nasze pragnienia. Obiecuję, że gdy skończymy, staniesz się czystą energią. Lub czymś tak do niej zbliżonym, że nie zauważysz różnicy. Pewnie kupił paralizator na niego. Taki już bardziej agregat. Dobra, to go. Co? Mapa, no jak? Nie znasz? Otto musiał korzystać z tej mapy, ale jest pusta. Chyba, że coś tu przegapiłem. No przegapiłeś, pewnie ultrafiolet. Ziomek. Nie może być pusta. O, jest noktowizor. Aaaa, mówiłem! No to kurde, wymień ją, no, ziomek. Co rozwaliłem? O, skrzynię jakąś. A to, że co już? A jest, dobra. Ukryte oznaczenia. Otto kazał tym łotrom atakować nieruchomości Oscorp w całym mieście. Zamierza zniszczyć Imperium Normana kawałek po kawałku. To może nie będziemy mu przeszkadzać. Rajno atakuje budynki Oscorp na wybrzeżu. Tylko gdzie uderzy najpierw i czemu?
Skorpion ma za zadanie zatruć zbiornik miejski. Kolejny obszar należący do Oscorp. Na w Central Parku. Wygląda na to, że ostatnia część planu to bezpośredni atak na Oscorp i pewnie na Normana. Co Vulture robi na Times Square? Muszę być ostrożny. Vulture, który to był? Elektro wziął na cel elektrownię Oscorp. Nawet logicznie. No, całkiem logicznie. Dobra, wszyscy chyba, nie? Nie? Jeszcze to. Lee chce zdobyć surowicę przeciw oddechowi diabła. Za pomocą czegoś o nazwie Ikar. Czyli jednak chce zdobyć tą surowicę. Ikar. Przeszukaj kryjówkę Otto. Jeszcze mam coś podążać śladem. Czego? Tam coś jest. Jak tu przejść? Jest Ikar. Nie ma. Witaj, Spider-Manie. Chyba jeszcze się nie zapoznaliśmy. Jestem Otto Octavius. Nie ma żadnego Ikara, co? Nie. Martin nie potrzebuje pomocy w zdobyciu surowicy. Ikar był przynętą, która miała cię zwabić. Zwabić? O kuźwa. Co to? Podrzucić się? Praca dla Octaviusa to przyjemna odmiana. Ale ty stary jesteś i brzydki. Jeszcze ktoś mi dzwoni. Zanim on to zrobi. Pracuję nad tym. Przeglądam wszystkie pokolenia naftowe. Jeśli został jakiś ślad, znajdę go. To super. Dobra, to muszę lecieć, MJ. Pajęczyny może byś użył. Nie masz nadgarstków. Związanej. Jeszcze żyje? Zmiękczyłem go. Pora na plan B. Fuck! Jest, poszło. Hey, Adrian, to ja, Spider-Man! Co to za bełkot? Nikt nie łapie moich żartów. Dziś zakończymy tę waszą insekcję. Ja myślałem, że osiągnęliśmy kompromis. Chyba źle oceniłem nasze relacje. Gdzie on jest? Gdzie ten typ? Bo nie widzę go w ogóle. Kurwa, nic nie widzę, nie? On se fruwa tak. Dobra, ja muszę to złapać. Obrazuję szczęście!
Jest! Dostał. On jest tam. Nie rób zdjęcia teraz. Spider-Man! Muszę cię zniszczyć. Co zrobić? Robi się! Załapałeś mój żart! Z radości prawie odechciało mi się walczyć! Prawie! Powiem szczerze, wolałem kiedy działaliście w pojedynkę. Kurwa mać, jebaniec. Kutasiński. Budbo, nie trafiłeś! Dobra, nie będę spadł. Dawaj, dawaj. Fuck. Dawaj ten. Serio? Mnie też... Oh. Dawaj, 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 dawaj. Jest. Go! Zabili siebie. Tam. Może nie zabili. Kurde, naprawdę? Kurźwa. No nie, naprawdę? No nie wierzę.
Go, 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 dawaj go. Muszę najpierw tego zielonego zabić, nie? Jest! Udało się. Jeden z głowy, jeden został. Adrian, jak długo tak ze sobą tańczymy? Który to już raz? 20? Zbyt długo! Dzisiaj zatańczysz po raz ostatni! Jest policja. Dałem radę, nie? Trzy razy chyba podchodziłem, tak? Elektro został uziemiony. Spider-Man nie ma. Gdyby naprawdę zależało. Dobre uziemienia i wszystko po sprawie. Mógłbyś mi ujawnić zbrodniczą naturę Osborna. Zabijając niewinnych ludzi? Przywróciłbym energię. Jesteś chory. Potrzebna ci pomoc. Mam jej aż nad to. I nie zatrzymamy się, dopóki Norman nie dostanie za swoje. No dobra. Jakoś daliśmy radę. Było ciężko. Jedna z cięższych... Muszę tylko chwilę odsyć. Walk. Play this just right.